Ostatnio, jak napisałem o tym, że zasadniczo błędy Zachodu zakończyły się w XIX wieku, albo najpóźniej przed I wojną światową, Zachód przestał najeżdżać inne kraje i tak dalej. Kraje zachodnie przestały to robić, z wyjątkiem Niemiec, bo Niemcy są takie trochę dziwne pod tym względem, ale inne kraje zasadniczo przestały być łupieszcze i rozbójnicze. I w naszych wiekach, czyli XX i XXI, masowych zbrodni dopuszczają się tylko kraje autorytarne, takie jak Chiny, jak Rosja, Iran, Irak i tak dalej. Nie ma już tych rzeczy na Zachodzie. A mimo to Polacy potrafią napisać coś takiego, co niedawno jeden z komentatorów napisał: ja nie popieram autorytaryzmu oczywiście, panie doktorze, ale Europa, Zachód pozbył się tej swojej cywilizacji łacińskiej, już nie jest tym, czym jest, jest za dużo kontroli, jest to, jest tamto. Ja nie wiem, czy chodzi mu o tak zwaną plandemię i o covidiusa, czy o co mu chodziło, ale jest dokładnie odwrotnie. Tak? Gdziekolwiek byście chcieli umieścić tą cywilizację łacińską, to, że przewodnią siłę Kościoła szlak trafił i teraz Kościół jest tylko jednym z wielu elementów naszego życia społecznego, powoduje, że właśnie mniej więcej się koreluje z tym momentem, kiedy Zachód przestaje mordować i zaczyna mieć siłę moralną, czyli abstrahując od tego, że czegoś takiego, jak co mówi Felix Koneczny, nigdy nie było i to jest absurd, to załóżmy, że cywilizacja łacińska funkcjonuje do momentu powiedzmy 1920, a potem wszystko szlak trafia, albo 1930 czy coś takiego, no to nie. To siły, które odrzucają cywilizację łacińską, to są te same, które nie mordują, tak by było, a siły, które tak by to wyglądało. Także zabawna rzecz. Zachód moralnie osiąga wyżyny obecnie. Obecnie jest wiele rzeczy, których konserwatyści pierniczą bzdury, że wszystko idzie w diabły, a kiedy jest dokładnie odwrotnie. Mówi się na przykład, że Hollywood upada, moim zdaniem jest rozkwit. Mówi się na przykład, że cywilizacja upada, moim zdaniem właśnie próbujemy rzeczywiście zaradzić pewnemu złu, które było akceptowane wcześniej. To dobrze. Tak samo jest właśnie z tym. W 1910, w 1920 latach Zachód zauważył, że ten cały imperializm, no i tak trzeba dokładać do kolonii, nie warto męczyć tych ludzi, tak? Kraje, które nadal męczą jakichś ludzi, którzy są za słabi, żeby oddać, to są Rosjanie i Chińczycy. To są jedyne kraje, które w zasadzie masowo niszczą inne ludy i uważają, że to jest okej. Narody zachodnie, tego prawdziwego Zachodu, czyli bez Niemiec, bo Niemcy są problematyczne, czyli Holandia, Szwecja, Francja, Wielka Brytania, USA i tak dalej, one nie niszczą już innych ludów zasadniczo. Przez przypadek, z głupoty, czasem się zdarzy, że Amerykanie tam kogoś zbombardują, nie wtedy, kiedy trzeba. Ale zasadniczo tego się nie robi. Natomiast Chińczycy mordują Ujgurów i uważają, że to jest okej. Niszczą Tybetańczyków i uważają, że to jest okej. Rosjanie niszczyli Czeczeńców, potem dali takim bandytom tam Kadyrowom rządzić tym całym burdlem. No i natomiast mordują Ukraińców, nie? I uważają, że to jest okej. Bo coś tam, bo specoperacja, coś takiego. Także jest przepaść moralna między Zachodem a autorytaryzmem teraz, a nie w XIX wieku. To teraz jest przepaść moralna, zasadnicza, taka naprawdę wielka. I teraz jest właśnie proporcjonalne to do ilości kłamstw na temat Zachodu. A co do cywilizacji łacińskiej, to tak, czegoś takiego w ogóle nie ma. Była cywilizacja starożytnego Rzymu i ona była taka, że na przykład mąż się kładł na żonie, żeby i tam odprawiano różne zabobony, żeby ziemia była żyzna. Tak? Czyli oni odgrywali coś w rodzaju seksu, odstawiali taki teatr troszeczkę, że to jest zapłatnianie ziemi. To jest cywilizacja rzymska. Interesująca, ale to nie do końca to samo, co kościelizm, nie? Co watykanizm. Także jest przepaść. Jak ktoś chciał kogoś rzucić na jakąś klątwę, to rozpłatywał byka,
żeby było szczęście, to się przełaziło przez przeciętego na pół psa. To jest cywilizacja rzymska. Wróżby z lotu ptaków. Ciekawe, interesujące rzeczy, ale trochę makabra i generalnie. No potem przychodzi chrześcijaństwo, które gada po łacinie, to robi z niego cywilizację łacińską, że gada po łacinie? Na co dzień nie. Na co dzień taki mnich gadał normalnie, po włosku, po niemiecku, po francusku, po polsku. Natomiast gadał po łacinie, jak był jakiś tam conventio, tak się zbierało i trzeba było scrutinio przeprowadzić. No to jest sztuczny język, w ogóle nie ma czegoś takiego. W każdym razie to nie funkcjonuje tak naprawdę. To był język wykształciuchów tylko kościelnych. No więc nie ma czegoś takiego cywilizacja łacińska. Cywilizacja łacińska, ten termin wymyślił sobie Felix Konieczny, żeby udowodnić, że polski katolicyzm to jest najlepsze, co jest na świecie. A potem ewentualnie jeszcze obok tego francuski, hiszpański i włoski katolicyzm. A reszta to jest do bani, bo coś tam. Bo zbyt protestanckie, czyli za dużą ma władzę państwo, albo zbyt turańskie, bo mongolstwo się gdzieś zaplęgło i tak dalej. Próba wyjaśnienia sytuacji kilkoma. Wiecie, protestantyzm jest różny w różnych krajach. To jest wszystko o kant dupy potłuc tą teorię Koniecznego, ale to tak wniknęło, tak już gadano o tym ludziom, że ludzie myślą, że to jest real thing. Słuchajcie, cywilizacja łacińska w ujęciu Koniecznego nie jest bardziej realna niż turbosłowianizm. Po prostu to jest taka sama bzdura. Nie ma, nigdy nie było czegoś takiego. Zespół idei, które są pod tezę wprowadzane, dajcie spokój po prostu z Koniecznym. Naprawdę należy skończyć z Koniecznym. Skonecznyć z Koniecznym. Nie ma co.